Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest czwartek, 26 sierpnia. Dzisiaj w liturgii w Polsce obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Myślę, kochani, że dzisiaj nasze myśli, nasze serca biegną na Jasną Górę, do Częstochowy. Myślę, że jak ktoś z nas chociaż raz był na Jasnej Górze, to tęskni do tego miejsca i chętnie tam się wybiera wtedy, kiedy tylko może. Tam przybywają ludzie młodzi i starsi, ludzie, którzy podróżują różnymi środkami transportu i pieszo, i na rowerach, i na koniach, i na motorach, i samochodami, i samolotami również. Przybywają tam nieważne jaką drogą, ale ważne, że serce swoje otwierają, żeby tam Maryja mogła pomodlić się za nas. Tam ona służy w sposób szczególny modlitwą wstawienniczą. Kiedy przychodzimy do Maryi i powierzamy wszystkie nasze bolączki, to mamy taką nadzieję, że ona nas lepiej rozumie niż ktokolwiek na świecie. Czasem, gdy wybieram się na Jasną Górę, a staram się co roku przynajmniej raz być na Jasnej Górze, to jak ktoś mówi, słuchaj, jedziesz na Jasną Górę, pozdrów mamusię, pozdrów Maryję. Chciałbym, kochani, wspomnieć o takim wydarzeniu, które miało miejsce kilka lat temu, kiedy w naszej parafii była mistyczka, stygmatyczka, której stygmaty zostały potwierdzone przez Kościół prawosławny i Kościół katolicki, mianowicie Myrna Nazur. Miała u nas wystąpienie, modliła się razem z nami w kościele, mówiła swoje świadectwo i wybraliśmy się również na Jasną Górę wraz z Myrną i z jej mężem. I kiedy Myrna modliła się przed cudownym obrazem Matki Bożej, kiedy później poszliśmy do bazyliki, pokazywaliśmy jej zabytki w kościele i ona powiedziała, wiecie co, ja widziałam dużo różnych kościołów. Tak, to co pokazujecie mi jest bardzo ładne. Ja na zachodzie widziałam o wiele więcej, również innych zabytków, może nawet i piękniejszych. Tutaj są ludzie, tutaj ludzie się modlą, tutaj ludzie się spowiadają. Widać w ich oczach po prostu miłość do Pana Boga. Mówi, tego na zachodzie nie ma. Tam są piękne zabytki i na tym koniec. Natomiast tutaj jest duch, duch narodu. Trzymajcie to. A to, co jest fascynujące w dzisiejszej Ewangelii, kochani, to mianowicie, że Maryja ma otwarte oczy i ma otwarte serce. Ona podczas wesela w Kanie Galilejskiej widzi, ponieważ kocha, widzi tych młodych ludzi, którzy już na starcie mogli być przekreśleni, dlatego że zabrakło wina, a więc skandal. Niektórzy do końca życia mogli im wypominać, o zobaczcie, to są ci, którzy oszczędzali na gościach, którym zabrakło wina. Maryja to wszystko widziała. I co powiedziała? Znała dokładny, najlepszy adres na poradzenie sobie ze swoimi problemami. Tym adresem jest Jezus. Powiedziała, zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Wszystko, nawet gdyby to brzmiało niedorzecznie. On ma zawsze rację. Słuchajcie Jego. Idźcie w ciemno za Nim. I rzeczywiście Jezus zrobił coś, co im się nie mieściło w głowie. Oni potrzebowali wina, a Jezus kazał im nalać wody do stągwi kamiennych, później zaczerpnąć i zanieść staroście weselnemu. Kochani, to, co się zdarzyło później, nie mieściło im się w głowie. Tak sobie wyobrażam, chociaż tego nigdzie w Ewangelii nie ma, że oni po prostu musieli wrócić do tej studni i sprawdzić, czy tam rzeczywiście jest woda, czy tam przypadkiem nie było wina. I przekonali się, że Jezus ma w sobie moc. On potrafi przemieniać to, co nie jest szlachetne, w to, co jest uszlachetnione. I również, kiedy my przychodzimy do Pana Jezusa, przychodzimy na słowo Maryi, która mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Przychodźmy do Pana Jezusa i mówmy, Panie Jezu, przynoszę Ci to, co jest we mnie takie rozmyte, takie rozwodnione. Chcę, żebyś Ty to wziął i przemienił, żebyś nadał nowych barw, nowego smaku mojemu życiu, bo ja nie potrafię tego zrobić. Ja jestem tylko grzesznikiem. I Pan Jezus rzeczywiście, kiedy On wkroczy do akcji, to następuje nagła zmiana akcji. Tak było również na weselu w Kanie Galilejskiej i tak jest w naszym życiu, kiedy tylko przychodzimy do Jezusa i oddajemy Mu to, co w nas jest niedoskonałe. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, abyście tak jak Maryja zawsze byli blisko Pana Jezusa, wszędzie. I wtedy, kiedy jest dobrze i wtedy, kiedy jest źle. I wiedzieli, że adresem najlepszym na powierzenie swoich problemów, swoich trudności jest właśnie sam Pan Jezus. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.